Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, witam. Wybraliśmy się do lasu z taką nadzieją, że znajdziemy jakiegoś grzyba. Nie ma. Są co prawda, ale już takie kapcie po mrozie rozwalone. Znaleźliśmy jednego rozlatującego się prawdziwka, jakieś dwa podgrzybki i kupę purchawek. I papieżaków parę. I papieżaków parę. Tutaj o, na dowód tego nawet jest purchawka. Tu. Tu jest purchawka. Tam jest druga. Także purchawki obrodziły. I jakieś takie żółte, glutowate grzybki. Nie wiem, co to jest, bo się aż tak nie znam. Ładnie to wyglądało. Ale takie jak galaretka. Pogoda dzisiaj jest całkiem odmienna jak wczoraj. Jest dużo cieplej. Przynajmniej o 2 stopnie, a o tej porze to jest naprawdę sporo, ale wieje wiatr. Tutaj w lesie tak tego nie odczuwać. Nie idzie odczuwać, nie jest odczuwalny, ale tam czubkami kręci. Rusza. Kręci drzewkami. Powietrze jest fantastyczne i tak tutaj idziemy i sobie wspominamy, jak to kiedyś było. O tej porze roku już był śnieg i pamiętam, jak dziadek miał konia i miał takie sanie duże. Wsadzał nas, opatulił nas takie jeszcze, pamiętam, były kożuchy takie, ja nie wiem z czego, to takie całe skóry, nogi nam. Podejrzewam, że z barana. No chyba z barana, nie wiem już, bo to wtedy byłam dzieckiem, miałam kilka lat. I on tak te sanie wyściełał, takim tym kożuchem pookrywał nas nogi. I tutaj tymi lasami, tutaj płynie rzeczka lokalna, nasza Myśla. I tutaj właśnie nas dziadek tymi saniami woził. Jaka to była frajda, jak ten śnieg spod kopyt koniom wylatywał, obsypywał nas. A dzisiaj zima jest tylko z nazwy. Bardziej to przypomina taką późną jesień albo bardzo wczesną wiosnę. I tutaj też gdzieś kiedyś dawno, dawno temu była kuźnia, bo jak się chodziło jeszcze parę lat temu, to pełno podków było. Ale to wojenna jeszcze kuźnia była. Jeszcze wojenna, tak. Tutaj bardzo dużo też wojsk stacjonowało. Te lasy są tutaj bardzo pokopane, jest bardzo dużo okopów, stanowisk po działach, takich stanowisk po ziemiankach. Bardzo, bardzo dużo tutaj tego jest. I to się ciągnie od Kostrzyna aż tam po Siekierki, Gozdowice. Tam była ta przeprawa, także lasy są tutaj bardzo pokopane. I po dzień dzisiejszy ślad po II wojnie światowej jeszcze jest i podejrzewam, że jeszcze bardzo, bardzo długo będzie. Często pytacie, zadajecie pytania, zwłaszcza osoby, które pierwszy raz gdzieś wejdą na mój kanał, gdzie mieszkamy, skąd nadajemy, w jakiej części kraju. Zachodniopomorskie. Tutaj wita Zachodniopomorskie. Miejscowość praktycznie można powiedzieć nad Odrą, bo do Odry mamy w linii prostej troszkę ponad 2 km. Wieś jest bardzo ładna, bo położona no praktycznie w lesie, słuchajcie. Tutaj jest ona otoczona setkami hektarów lasów. No i te lasy słyną z podgrzybków. Kto ogląda, to wie. Tutaj się zbiera podgrzybki koszami, no i też tutaj okoliczne miejscowości, czy chociażby z Kostrzyna, bo tu leży, my mieszkamy powiedzmy w zachodniopomorskim, ale na pograniczu z lubuskim i tutaj cały Kostrzyn na grzyby przyjeżdża, zbiera. Grzybów jest naprawdę bardzo dużo. To są lasy w przewadze sosnowe, z racji tego, że gleby są bardzo słabe. Także tylko sosna tutaj praktycznie rośnie, chociaż już od jakiegoś czasu zauważyliśmy taką tendencję z nasadzania lasów mieszanych, bo jeszcze jak pamiętam, jak byłam dzieckiem, tutaj w przewadze była sosna
I przyszedł taki czas, że zaatakował tę sosnę szkodnik. Nie mogli sobie poradzić z tym, z samolotów pryskali, robili opryski. I tutaj te drzewa masowo były zaatakowane. I później właśnie po tych takich doświadczeniach, bo to było kilka lat z rzędu ten problem, zaczęto robić nasadzenia mieszane. Czyli sadzi się teraz już i brzozę, gdzie jest taka gleba bardziej odpowiednia, żyzna, to sadzi się dęba. Także gospodarka jest już mieszana i te szkodniki tak nie są agresywne, bo powiedzmy na brzozie są te, które zwalczają te nasośnie i na odwrót. Także tutaj też wszystko jest zależne, wszystko współgra. Na myśli przed wojną, za czasów niemieckich, w okresie międzywojennym, bo właśnie w Namyślinie mieszkamy, był taką dosyć bogatą miejscowością. Nigdy nie był rolniczy, z tego względu, że tutaj nie ma pól, tutaj dookoła są lasy i głównie słynął tutaj. No, ludzie zajmowali się wyplataniem koszyków, takim rzemiosłem, bo były tutaj zakłady pracy. Tak, za chwileczkę pokażemy tutaj część, gdzie to było. No później oczywiście po wojnie został zniszczony i później jak już te tereny zostały odzyskane, mieszkańców tutaj niemieckich wysiedlono, to rozbierano to, co było zniszczone i cegła szła na odbudowę Warszawy, także bardzo dużo domów tutaj zniknęło, nie ma ich. Teraz ludzie już współcześnie powykupowali place i dosyć dużo mieszkańców z miast się tutaj osiedliło, wybudowali sobie domki i tutaj mieszkają. Także miejscowość się tutaj, można powiedzieć, zaludnia od nowa. A po wojnie, no to tutaj przyjechali mieszkańcy ze wschodu, ze wsi Bukowsko i przyjeżdżali tutaj, byli przesiedlani w takich trzech grupach. Pierwsza grupa, z tego co pamiętam, przyjechała bodajże w maju 1946 roku, druga we wrześniu, a trzecia przyjechała jakoś w połowie 1947 roku i właśnie w tej trzeciej turze przyjechał mój dziadek z kilkoma innymi rodzinami. I to wszystko były rodziny z Bukowska, tam kilka było z Nadolan bodajże. I po dzień dzisiejszy jeszcze tutaj żyją osoby, które, już jest ich tylko kilka, co prawda, ale jeszcze żyją dzieci tych osób, które tutaj przyjechały. Skarbnice wiedzy, bo pamiętam, jak przychodzili do dziadków, jak się schodzili wieczorami, opowiadali, jak to było, a ja słuchałam. Historia bardzo ciekawa. No oni tutaj zostali przesiedleni, jak tam właśnie to Bukowsko bandy łupa spaliły. Nie mieli nie gdzie. Nie przesiedleni, tylko przyjechali tutaj. No. Przyjechali, bo nikt ich nie zmuszał do wyjazdu. Nie, no oczywiście, że tak. Mieli taką możliwość, tam banderowcy ich popalili. No i szukali lepszego życia, szukali swojego miejsca na ziemi. Czasy na początku były bardzo ciężkie, bo przyjechali tutaj na obcy teren, bali się, że Niemcy wrócą. Byt był niepewny, nie mieli co jeść, głodowali. Także no przeszli, ale ludzie się wspierali. Żyli razem, tworzyli taką społeczność. Pomagali sobie jeden drugiemu, jak ktoś zdobył kawałek boczku, tak jak babcia opowiadała, no to już powiedzmy z sąsiadami gdzieś tam jakiś obiad sklecili, ktoś zdobył kartofla, ktoś pół kilo mąki, no i tak żyli, tak biedowali, pomagali sobie, a później zaczęli się pomalutku dorabiać, stawali na nogi, budowali to swoje życie. No i tutaj jest pierwszy z trzech mostów. Jeszcze kiedyś, jak byłam dzieckiem, to pamiętam, tutaj bardzo dużo wody przepływało. Jest wodospad i ta woda tutaj kaskadami spływała, tworząc taką pianę. W czasach przedwojennych właśnie tutaj
na tej wyspie, bo to jest taka wyspa, tam jest drugi most i to tak tutaj okala dookoła. Na tej wyspie był tartak, jeden z dwóch, bo drugi był na stacji kolejowej. No teraz tutaj już nawet fragmenty tego tartaku nie zostały. Rzeka jest na wpół drożna tutaj i środkiem powstało coś w rodzaju takiego naniesienia. I tak zastanawiamy się tutaj z Edziem, że chyba bobry się zagnieździły, bo tam widzimy pościnane gałązki i tutaj na prosto tak jakby było wejście do ich mieszkania, do ich żeremia, czy jak to tam nazwać, bo tutaj jeszcze żeremia jako takiego nie widać. No i tam, gdzie jest Edziu, jest drugi mostek. Też jest drożny, aczkolwiek wody dużo tędy nie płynie. I tu był młyn za czasów niemieckich. Młyn, który prężnie działał. Jeszcze tutaj, zobaczcie, są takie fundamenty kamienne. Tu jest taki nasyp. Jako dzieci też żeśmy tutaj chodzili. Są ruiny. Ale tu się nic nie dzieje. Teraz zostało to rozebrane. Cegła poszła na odbudowę Warszawy. No i tutaj z przodu jest przed nami trzeci most, którym teraz idzie, można powiedzieć, cały impet wody, bo tutaj znajduje się elektrownia. Elektrownia, która była już za czasów niemieckich. Teraz została ona, no już kupę lat temu, została tutaj ponownie uruchomiona. Ona działała do samego końca, tylko później jak ludzie tutaj przybyli, nie wiedzieli, jak ją zatrzymać. I z tego, co tata opowiada, to włożyli w tryby jakiś pręt metalowy, jakąś rurę, żeby to zatrzymać, no i to zostało wyłamane. Ale później tutaj obecny właściciel przejął to, naprawił i elektrownia działa po dzień dzisiejszy. A tam z tyłu za elektrownią była fabryka uszczelek gumowych, perfum i chemikaliów. Tutaj zobaczcie, jest teraz, można powiedzieć, główne koryto rzeki. I tam, jak widać, ten świerk na prosto jest właśnie odgałęzienie, gdzie idzie woda na tamte pierwsze dwa mosty. A tuż nieopodal jest nowy młyn, który pierwotnie był siedzibą WOP-u. To właśnie tutaj, jak takimi, można powiedzieć, pierwszymi mieszkańcami po odzyskaniu tych terenów byli żołnierze ochrony pogranicza i było, to miejsce było jednostką WOP-u. Dosyć długo, bo już ja pamiętam, właśnie tędy, kochani, stąd tutaj goniłam moje krowy przez te mosty na moje pola. A tu w tych oknach wisieli żołnierze i gwizdali. To była dla mnie kara. Kara, nie wiem za co, nie lubiłam tych krów ganiać. I tutaj zawsze batoszkiem, niechlubnie się przyznam, batoszkiem te krowy poganiałam, żeby one biegiem leciały, żeby skróciły moje męki. No i pierwszym takim dowódcą tej jednostki był porucznik Karbasz, który to ocalił ten oto kościół od rozbiórki. Kościół jest w stylu neogotyckiego. I wiecie co? Powstał gdzieś w około chyba 1700 roku. Później został zburzony, rozebrany i na jego fundamentach właśnie powstał kościół w stylu neogotyckim. Tutaj jest nawet tablica upamiętniająca, może nawet wam przybliżę, upamiętniająca pierwszych osadników, żołnierzy, porucznika Karbasza, który to właśnie tutaj ten kościół ocalił i dbał o to, o bezpieczeństwo tych terenów, o los tych mieszkańców tutaj. Zamkniemy bramkę. Kościół w środku skromny, ale gustowny, ładny.
ma zegary, zegary już nie działają, pokazują piękną godzinę. Można powiedzieć, że zbliża się do 9 rano albo 21 wieczorem. Patrząc jeszcze na to, że jest jasno, to chyba bardziej 9 rano. Nie działają, tam już mechanizm jest popsuty, kilkukrotnie były naprawiane, ale no niestety. I tutaj na wieży tego kościoła mamy puszczyki, które tutaj pięknie huczą w nocy. Wyprowadzają co roku dwie sztuki, trzy młodego potomstwa. Ale w tym kościele urzekają mnie okna. Okna strzeliste, piękne witraże. No i w ogóle styl budownictwa jest fascynujący. Z tamtego czasu w ogóle styl budownictwa był taki bardzo ciekawy, gustowny. Tutaj nawet ten budynek przed nami, kiedyś znajdowała się tutaj poczta. Dzisiaj już jest zamieszkały, ale takich budynków jeszcze kilka jest. W drugą stronę, jadąc na Chlewicę bądź Porzeczę, jest budynek, w którym teraz jest świetlica wiejska i sklep, a za Niemca był tam bar prężnie działający, nawet jeszcze są zdjęcia, się zachowały. Wieś jest ładnie usytuowana, bo raz, że pośród lasów, to dwa, tutaj po obydwu stronach drogi są lipy i te lipy są nietykalne, przynajmniej na razie. Jak zakwitną, to tutaj jest jeden brzęk pszczół, to raz, a dwa zapach, no ten zapach. No i też tak się pytacie, jak daleko mam do lasu. Tutaj jest mój dom i zobaczcie, tutaj jest las, mieszkają sąsiedzi, agroturystyka, o której też mówiłam, jest odcinek na kanale, jest las i tu z drugiej strony też jest las, także gdzie nie spojrzeć, jest las. Mieszkamy, można powiedzieć, w lesie, na każdej posesji jest dużo drzew, tutaj ludzie nie wycinają tych drzew, są ponasadzone drzewka ozdobne, owocowych jest dużo, także zielona wieś. No i dotarliśmy już do domu. Za oknem zrobiło się ciemno. Wiatr się wzmaga, zaczyna dosyć mocno wiać. No i oprócz tego, co jeszcze mówiłam tutaj o swojej miejscowości, no to też w czasach przedwojennych produkowano tutaj również obuwie drewniane. W którym to dokładnie miejscu było, to już teraz nie powiem, to już bym musiała się dokładnie taty zapytać, ale produkowano buty drewniane. Także wieś była dosyć prężnie działająca. Mieszkańców było około 800 przed wojną, po wojnie. No wiadomo, to była już ludność napływowa, która tutaj się osiedliła. Było tych mieszkańców mniej. No i na chwilę obecną tak się utrzymuje w granicach 400 osób. Jest tutaj też blisko do granicy. Dalej ta wieś nie jest wsią rolniczą z racji tego, że no nie ma tutaj ziem. Ziemie są tam, gdzie widzicie, jak pokazuję filmy z ogrodu, ale to są też ziemie słabe, w większości łąki, jest to 5., 6. klasa, także wieś nie jest typowo rolnicza. No i po wojnie, jak ludzie tutaj przybyli, zaczęli się osiedlać, to takim głównym miejscem ich pracy był las. Pracowali w lesie, pracowali przy, tak jak dziadek opowiadał, przy faszynie, przy odbudowie. Także jakoś to życie się toczyło, bo już z kolei wioska obok, 8 km dalej, Boleszkowice, jest wsią typowo rolniczą. Tam już wieś leży, można powiedzieć, na polach, wokoło są setki hektarów pól i tam jest wieś typowo taka już rolnicza. Gleby są dobre, bo klasy czwartej, trafia się klasa trzecia i jest i piąta, owszem,
ale gleby są urodzajne. No i tutaj tak na koniec jeszcze Wam pokażę mojego dziadka. Mój dziadek był ułanem, służył w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, stacjonował pod Lwowem. To jest jego zdjęcie. We Lwowie. We Lwowie tutaj mąż mnie poprawia. I to jest zdjęcie, które się po dziadku ostało. Było w fatalnym stanie, ale dzisiaj technika jest na wysokim poziomie i fotograf odzyskał nam to zdjęcie, wyretuszował i jest w bardzo dobrym stanie. Taką szablę dziadek miał i ja powiem Wam, że pamiętam jeszcze, jak byłam dzieckiem, ta szabla była, myśmy nią snopki słomy rozcinali, jak trzeba było pod krowy ścielić. Jeszcze podejrzewam, gdzieś leży, ale to już bym musiała długo szukać. Żal, żal, że ta szabla się nie zachowała, jakoś człowiek tak nie przywiązywał do tego wagi. A tutaj jest babcia. Babcia z moim tatą. Tak wyglądali właśnie dziadek z babcią. Gdzieś kiedyś, jakbyście chcieli taki odcinek, to pokazałabym troszkę właśnie zdjęć, opowiedziałabym historię moich dziadków i jak przed wojną żyli, później jak w czasie wojny. Dziadka historia jest bardzo ciekawa, bo przeszedł, jak jego pułk został na początku wojny, na początku września rozbity i z Węgier przez Ukrainę wracał do Polski, przeszedł piekło później. No niestety dostał się do obozu, weryfikacja, trafił na roboty, ale to jest bardzo długa, długa historia. Może kiedyś taki odcinek nagram. Tutaj też Wam pokażę, jestem ja. Jam Ci to, jak byłam mała, zobaczcie, jakie miałam uszy odstające. Śmiesznie, no ale tak Wam tu jeszcze młodsze, z rodzicami. Tak kiedyś moi rodzice wyglądali, jak byli młodzi. Tu jest właśnie jeszcze płot drewniany, który okalał nasz dom. Także było i tutaj jeszcze jest babcia mojej mamy, prababcia, która to właśnie dwójkę dzieci po przyjechaniu tutaj na zachód do wsi Szumiłowo straciła dwójkę dzieci w wyniku, no jak to powiedzieć, dzieci poszły się bawić, znalazły bombę i ta bomba ich rozerwała. Ale to są takie historie na oddzielny odcinek. Gdybyście takie chcieli, to zwerbuję tatę, zwerbuję mamę i takie odcinki by również powstały o historii właśnie młodych lat mojej mamy, jak to jej dziadkowie tutaj przybyli na te tereny, o historii dziadków ze strony taty, jego rodziców, z kolei jak tutaj oni się dorabiali, co tu na podwórku było, ale to kiedyś, może w nowy rok tutaj byśmy usiedli, a na dzień dzisiejszy, no to będzie tyle. Edziu tam już zasiadł do komputera, macha, gra, lubi taką grę, jak się nazywa? Nie ma znaczenia, ale to są okręty, bardzo fajne, także taki relaks, należy się, jest dzień wolny, a ja sobie tutaj przeglądam zdjęcia, tu jeszcze Wam pokażę dziadek mój z bykiem, tak wyglądały nasze obejścia na początku, no i tutaj jeszcze na koniec moja mama. Moja mama przy choince w swoim domu 1 stycznia 1960 rok. Jest podpisane. Także jeszcze jako panienka włosy miała bardzo długie. Kiedyś były modne takie sukienki z kołnierzykami. Ja też pamiętam, jak byłam dzieckiem, taką sukienkę. Takie sukienki miałam, fartuszki do szkoły. Ale to już tak jak mówię, jest temat na oddzielny odcinek. A na dzień dzisiejszy tutaj z widokiem mojego dziadka żegnam się z Wami i życzę Wam takich wspomnień,
żebyście rozmawiali o tym, pamiętali o swoich bliskich, o swoich korzeniach, bo są one piękne. Moje akurat nie pochodzą z Bukowska koło Sanoka. Piękna historia, piękne tereny. Warto o tym mówić, pamiętać. Wiem, że dosyć sporo osób z tamtych terenów mnie ogląda. Pozdrawiam, bo mam sentyment do tamtych terenów. Chyba z tego względu, że dziadkowie mi właśnie to wszczepili. No, ale jeżeli będziecie chcieli, to takie odcinki powstaną. A na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami i do następnego.